Bergamo do tej pory słynęło głównie z położonego pod Mediolanem lotniska dla tanich linii lotniczych. Obecnie znów jest na ustach całego świata. Wszystko za sprawą masowych badań na obecność koronawirusa w organizmie, jakim poddano mieszkańców miasta. Położone pod Mediolanem miasto znajduje się w jednym z włoskich epicentrów epidemii. Władze lokalne postanowiły na masową skalę wykonać testy na obecność wirusa w organizmach mieszkańców. Wynik, jakie ogłoszono w poniedziałek, są zaskakujące. Z testów, które wykonano między 23 kwietnia a 3 czerwca, płynie także nadzieja dla całego świata. Wymazy do testów pobrano od ponad 10 tysięcy mieszkańców miasta. Wyniki są zatrważające. Okazuje się, że aż 57% mieszkańców Bergamo miało kontakt z koronawirusem. W wyniku kontaktu z patogenem we krwi mieszkańców odnaleziono przeciwciała. Wielu z mieszkańców przeszło koronawirusa bezobjawowo. WHO apeluje, ponad połowa mieszkańców uległa zakażeniu. Wyniki pokazują skalę skażeń, jaka miała miejsce w Lombardii. Wcześniej, w położonym w tym samym regionie, ale z daleka od wielkich ośrodków miejskich, miasteczku San Giovanni Bianco, masowe testy mieszkańców wykazały, że zakażonych jest 37% mieszkańców, czyli niespełna 2000 osób. Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, apeluje, aby kraje nie zwalniały w walce z koronawirusem, gdyż epidemia jeszcze nie wygasła. Tylko w niedzielę odnotowano 136 tysięcy nowych zakażeń. Jak podaje organizacja, to najwięcej zakażonych w ciągu jednej doby od początku trwania pandemii. Jak podaje portal Interia, krzywa zakażeń niebezpiecznie wzrasta na całym świecie. Najgorsza sytuacja jest w Ameryce Środkowej, Południowej, a także w Azji. Jednym z największych ognisk wirusa na tę chwilę jest Brazylia, gdzie liczba zgonów z powodu COVID-19 jest już większa niż we Włoszech. Źródło: Interia, następny artykuł.